Taki budynek w Warszawie, który stał się dla wielu symbolem stolicy. To Pałac Kultury. A czy wiecie, że kiedyś wyryto nad jego głównym wejściem, że to dar Józefa Stalina? Dlaczego więc dziś tak wielu z nas nie chce uczcić pamięci swoich dziadków, którzy ze Stalinem walczyli w roku 20? Dlaczego dla nich symbolem ich stolicy zostaje właśnie dar Józefa Stalina? Niepojęte. Punkt widzenia, Grzegorz Jankowski, zaczynamy. Marek Jakubiak, no wystarczy zbudować może jakieś szkoły, przedszkole, upamiętnimy w ten sposób naszego. Tak, ale to nie jest to samo. To nie, powiedzmy sobie szczerze, że to jest takie, to nie jest salomonowe wyjście. Każda szkoła ma jakieś imię, każda szkoła jest jakoś nazwana jakimś bohaterem, ulice u nas nie jak w Stanach Zjednoczonych nazywane są numerami, tylko znaczącymi dla historii Rzeczypospolitej nazwiskami. Ja szczerze powiem, no to, że Warszawa jest miastem stołecznym i tu się największe tragedie całej Rzeczypospolitej dzieją, no to dla nas nie jest niczym nowym i warszawiacy są przyzwyczajeni do tego, że na każdym rogu starej zabudowy Warszawy jest tu wymordowano 100 Polaków, tu wymordowano 1000 Polaków, tutaj rozstrzelano Traugutta i tak dalej, i tak dalej. W Warszawie powinniśmy być do tego przyzwyczajeni, ale jest pewnego rodzaju dziura, która w historii naszej, o dziwo, Wiktoria, zwycięstwo wielkie, które powinniśmy hołubić, nie chwalimy się w ogóle tym. Tak naprawdę rzadko kto wie, że ta bitwa i ten cud przez nas nad Wisłą nazwany był 18. bitwą w ogóle wszechświata, wszechhistorii naszej. No to przepraszam. Ale zgodzę się w pewnym elemencie, dlatego że po pierwsze chcę sprostować, że to nie jest pomysł pana premiera ani rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko Jana Pietrzaka, który od lat walczy o tenże łuk triumfalny. Łuk triumfalny, umówmy się, że to może być tylko jako nazwa. Ja bym był za tym, żeby ten projekt, który w Wiśle stoi i nikomu nie przeszkadza, wykorzystać jako kładkę pieszo-rowerową, tak żeby można było do tego monumentu wchodzić po prostu i żeby to jakaś użyteczność faktycznie była. Bo prawdę mówiąc, bez użytecznych rzeczy czy też elementów w Warszawie też mamy sporo niepotrzebnie. Pani radna, w takim razie mówi pani, że wiele pomników budzi różnego rodzaju kontrowersje, staje się symbolami sporów politycznych. No dobrze, ale pomniki w Warszawie ma na przykład Józef Piłsudski, który budzi wiele kontrowersji. Swój pomnik ma Roman Dmowski, ma Ignacy Daszyński, były lewicowy przywódca rządu 18 roku w Lublinie. Te pomniki, okej, możemy o nich mówić, że budzili kiedyś kontrowersje, ale są symbolami naszej historii. A jednym z największych symboli naszej historii jest Bitwa Warszawska. To komuniści budowali przecież sieci szkół na 1000 lat państwa polskiego, walcząc z Kościołem. Ale to naprawdę było takie złe, że powstało gdzieś 1000 szkół. No, fajny pomysł. Nie, no pomysł oczywiście, że fajny. A dlaczego nie zbudować jednego monumentu, który będzie nam, Polakom, mówił: słuchajcie, dokonaliśmy rzeczy wielkiej. Ocaliliśmy Polskę, młode państwo. Ocaliliśmy Europę. Ten monument, który będzie mówił nie tylko nam, Polakom, ale również obcokrajowcom. We Francji mamy w Paryżu na przykład łuk triumfalny. No tak, tylko pamiętajmy, bo ten przykład Paryża, przykład monumentalnych zabytków, no jest przykładem o tyle nietrafionym, że te rzeczy, stawianie tych pomników łuków triumfalnych, no odbywało się troszeczkę w innym czasie, a nie w XXI wieku. I troszeczkę dostosowywanie tego do realiów 2019 roku uważam jednak za głęboko nietrafione. Wydaje mi się, że o wielkości narodów nie muszą świadczyć tylko i wyłącznie bitwy oraz zwycięstwa militarne. O wielkości narodu powinna świadczyć jego mądrość, jego otwartość, uczenie się na błędach. Uczenie się historii, bo bez historii oczywiście nie ma nauczki też jakby na przyszłość. Jeżeli się nie wyciąga wniosków z historii, to trudno jest też rozmawiać o przyszłości. I to jest oczywiście ważne. Ja sama zawsze uwielbiałam historię i kocham swoje miasto, kocham jego historię, ale ta historia, wiemy też, i tutaj pan o tym mówił, jest bardzo
smutna i tragiczna. Chciałabym, żebyśmy o niej pamiętali, ale żebyśmy wyciągali wnioski i żebyśmy też umieli uśmiechnąć się do przyszłości, nie trywializując zupełnie, tylko dbać o to, żebyśmy byli wielcy mądrością, wykształceniem też, naszego społeczeństwa. Ja bym nie rozdzielał tych elementów, naprawdę. Ale ja nie chcę ich też przeciwstawiać sobie, tylko i chodzi o proporcje. Bo teraz, jeżeli chodzi o szkoły, to ja już wyjaśniałem, że to jest element pewnego rodzaju, nie pewnego rodzaju, tylko formy edukacji, czy sposobu edukacji, czy miejsca edukacji. Ale niech pan pamięta, że w 60-tych latach wtedy reżim Gomułki walczył z Kościołem, który obchodził milenium tysiąclecie chrztu Polski i dlatego swoją akcję wymyślił 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Tak to wyglądało wtedy. A i wie pan, 1000 szkół powstało. A tak to by nie powstało. Ale będziemy je burzyć teraz. Nie, oczywiście, ale nie, wie pan, panie redaktorze, bo ja obserwuję i na pewno panowie też Twittera, na którym pisze się między innymi. Jeżeli ktoś nie chce pomnika zaproponowanego przez pana Jana Pietrzaka, to znaczy, że cieszyłby się, gdyby kto inny wygrał tę bitwę. Wie pan, no taka dyskusja ośmiesza w ogóle całą ideę wszystkiego w życiu społecznym. Cały ten projekt postawiony na Wiśle, która już nie jest pływalna, za dużo, bo ona ma pół metra głębokości, tam już nic nie popłynie tą Wisłą tak naprawdę. Zróbmy to jako podporę mostu. Że w Warszawie jest potrzebny jeszcze jeden most, albo obiecana przez prezydenta Trzaskowskiego kładka pieszo-rowerowa, która do dnia dzisiejszego nawet śladu nie ma po tej obietnicy. Więc zróbmy ten łuk, połączmy oba brzegi tym łukiem. To jest nieprawdopodobne przeniesienie wyobraźni historycznej. My byliśmy wtedy w 20 roku w bardzo przykrej sytuacji. Składaliśmy się praktycznie z trzech zaborów. My żeśmy wyzwolili, nie tylko obroniliśmy Europę, ale przede wszystkim obroniliśmy Rzeczypospolitą, drugą Rzeczypospolitą. Więc ja myślę, że powinniśmy pomyśleć dalej, szerzej. Połączmy dwa brzegi, lewy i prawy Warszawy, łukiem 20 roku. Ja chcę państwu powiedzieć, że są... A tu znowu opozycja powie, brakuje na przedszkola, brakuje na szkoły, brakuje na coś innego. Ale most i tak musi powstać. I to tak musi powstać. Więc tutaj, ale brakowało zawsze. Ale tu mamy ewidentnie, wyobraźmy sobie sytuację taką, że co 20 metrów jest posąg jednej ważnej osoby, na przykład z tamtego okresu czasu. Nasi Piłsudski, wojskowi sami, Sikorski, Rozwadowski i tak dalej, i tak dalej. Niech będą opisane ich postacie na tym właśnie wiadukcie. Niech to będzie poświęcone tematycznie wiadukt tylko 20 roku, cudowi nad Wisłą. Ale proszę państwa, mamy pod Ciechanowem Sarnową Górę, gdzie się cud nad Wisłą, że tak powiem, dokończył. Tam żeśmy dobili potwora. Ja się chcę zapytać, czy już odkopano 400 polskich żołnierzy, którym komuniści krzyż strącili? Czy powstało tam jakieś mauzoleum tym, którzy życie oddawali? Nie, tamtego nie pamiętamy. Ja myślę, wszystkim się musimy zajmować, ale tamtym okresem czasu musimy sobie przypomnieć, czym się naprawdę trzeba zajmować. To prawda, to tak